Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, czas rekolekcji to jest czas szczególnego dania nam łaski otwartego nieba. Co to znaczy? To jest czas Kairos. Pismo Święte mówi, że kiedy wchodzimy w czas Kairos, a takim jest czas rekolekcji, to tak jakby się otwarło niebo nad nami, nad całą naszą parafią i byśmy byli przez te 3 czy 4 dni dosłownie skąpani w takim portalu światła. Światło, które przychodzi z nieba na ziemię i oświetla całą naszą parafię, całe terytorium parafii. Wszystkich nas, którzy znajdą się na terenie parafii, może dotknąć łaska Boża, która ma moc zmienienia naszego serca i całkowitego nawrócenia. I przez 3 dni to otwarte niebo będzie w szczególny sposób nad naszą parafią. Czas Kairos, czas szczególnej łaski. Ten czas jest tak ważny, że Bóg zachęca nas do tego, abyśmy przeżyli każde rekolekcje, każdy dzień rekolekcji, tak jakby to był ostatni dzień naszych rekolekcji. Jakby to były ostatnie rekolekcje naszego życia. W ogóle wiecie, kiedy patrzę na świętych, to nie mam wątpliwości, że to byli ludzie, którzy żyli najbardziej intensywnym życiem, jakie można sobie wyobrazić. To nie byli ludzie, którzy traktowali życie jako byle jakie. To byli ludzie, którzy wyciskali, wyciągali z życia, z każdej chwili dnia maksimum radości, maksimum szczęścia, maksimum przeżycia relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, z samym sobą. Kiedy czyta się życiorysy świętych, tam nie ma w ogóle miejsca na nudę. Tam nie ma w ogóle bezsensownych rzeczy, które oni robili. Tam wszystko miało sens. Święci mieli jedną zasadę, która przewija się wielokrotnie, kiedy czyta się ich życiorysy. Mianowicie oni postanowili, że każdy dzień przeżyją tak, jakby to był ostatni dzień ich życia. Każdy dzień przeżyć tak, jakby to był ostatni dzień naszego życia. Gdyby na przykład pani, jak pani ma na imię? Jolka? Nie, pani tutaj, w pierwszej ławce. Zofia. Piękne imię, słuchajcie. Zofia oznacza mądrość. Mądrość. Gdyby pani Zofia miała świadomość tego, przychodzi anioł dzisiaj rano, mówi: Zofia, to jest ostatni dzień twojego życia. Dzisiaj wieczorem umierasz. Biorę cię ze sobą na spotkanie z Bogiem, na całą wieczność. Pani Zofio, czy pani by, mając tą świadomość, nie, siedziała dzisiaj godzinami przed telewizorem i oglądała 666 odcinek M jak Miłość? Czy wzięłaby pani różaniec do ręki i zaczęła się modlić? Czy wzięłaby pani swojego męża i powiedziała: słuchaj, przepraszam cię za wszystko, co było złe w naszym życiu. To jest ostatni dzień naszego życia. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię kocham. Czy zadzwoniłaby pani do swoich dzieci, może czy wnuków, i powiedziała im najpiękniejsze słowa z serca, które w tym momencie by pani miała, prawda? Jakby pani ostatni raz spojrzała na swoją sąsiadkę, na swoją parafię, na ludzi, których mija na ulicy. Jakby pani ostatni raz miała możliwość spotkania drugiego człowieka, który jest bliski, może który jest dalszy. Co by powiedziała pani jako żona swojemu mężowi, jako mama swoim dzieciom, jako babcia swoim wnukom? Gdybyśmy żyli tak, jakby każdy dzień miał być ostatnim dniem naszego życia. Mężu, jakbyś spojrzał na swoją żonę? Budzisz się dzisiaj rano i wiesz, że to jest ostatni dzień twojego życia. Jakbyś ją przytulił? Jakbyś na nią spojrzał? Czy byśmy siedzieli bezsensownie przed telewizorem, spijali kolejne kawki, obmawiali sąsiadów, wrzeszczeli na rząd, robili różne rzeczy, które tak naprawdę są próżne i bezsensowne? Gdybyśmy żyli tak, jakby to był ostatni dzień naszego życia. Kochani,
Ja jestem z zakonu Salezjanów. Nasz zakon w sposób szczególny charakteryzuje się tym, że jest posłany do młodzieży. I ksiądz Bosko, założyciel naszego zakonu, wprowadził do naszych reguł zakonnych bardzo ciekawe ćwiczenie duchowe, które polega na tym, że raz w miesiącu przeżywamy dzień, jeden dzień, jakby to był ostatni dzień naszego życia. To ćwiczenie nazywa się ćwiczeniem dobrej śmierci. Uczymy się umierać. Msza święta sprawowana tak, jakby to była ostatnia msza święta w moim życiu. Komunia święta jak wiatyk. Komunia święta, która ma być tak przeżyta, jak spotkanie z Bogiem, które będzie za chwilę, kiedy umrę. Analizujemy wszystkie swoje relacje. Czy jest ktoś, do kogo trzeba by było zadzwonić? Może napisać SMS-a, może się spotkać i powiedzieć przepraszam. Może za coś podziękować. Może o coś poprosić. Oddajemy książki, które pożyczyliśmy, a jeszcze leżą na półkach i nie ma czasu, nie ma kiedy je oddać. Nawet sprzątamy swój pokój tak, że gdybyśmy tej nocy umarli, to aby wszedł drugi współbrat zakonny, to by się nie przestraszył, jaki tam jest syf i sajgon w tym pokoju. Przygotowujemy się tak, jakby to był ostatni dzień naszego życia. I ksiądz Bosko powiedział, że jeśli ktoś raz w miesiącu taki dzień przeżyje w ten sposób, nie ma szans, żeby się potępił. Nie ma szans. Raz w miesiącu. Dlatego chciałbym, słuchajcie, kochani, aby te rekolekcje były dla was również czasem, w którym przeżyjecie je tak, jakby to były ostatnie rekolekcje waszego życia, po których będziecie gotowi umrzeć. Pojednani z Bogiem, pojednani z drugim człowiekiem i z samym sobą. To jest niesłychanie ważne. Wiecie, my żyjemy na poziomie emocji. Dzisiaj w ogóle pokolenie całe jest na poziomie emocji. Wychowywane na poziomie emocjonalnego przeżywania życia. Pary małżeńskie na przykład, które żyją na poziomie tego, że jak jest fajnie i przyjemnie, to jesteśmy razem. Jak jest niefajnie i nieprzyjemnie, rozwodzimy się. Wszyscy jesteśmy cały czas ładowani i przez mass media, i przez różnego rodzaju wynalazki dzisiejszej cywilizacji, żebyśmy żyli na poziomie emocji. Natomiast życie na poziomie emocji powoduje to, że nie przeżywamy naszego życia tak, jak Bóg to zaplanował. Nie włączamy naszego rozumu, nie włączamy naszej woli. Zobacz, nawet jeśli kłócisz się ze swoim mężem i nie możesz na niego patrzeć i każdego ranka jak wstajesz mówisz, co to jest za gość? Po co ja za niego wyszłam? Męczę się tylko z nim. Ale zobacz, gdybyś pomyślała, to jest ostatni raz, kiedy widzę mojego męża, bo może pójdzie do pracy i coś się stanie, może jakiś wypadek i nie wróci. Skąd wiesz, kochana żono, kochany mężu, że to nie jest ostatni raz, jak widzisz swojego męża czy żonę? Kto z nas jest w stanie wstać, patrząc na Pana Jezusa, powiedzieć, ja będę jeszcze żył 20 lat i koniec. I sobie żyję jak chcę. Za 20 lat zacznę się nawracać. Kto z nas? Może to jest ostatnia msza święta w naszym życiu. Może wsiądziesz do samochodu, będziesz jechał do domu i coś się stanie. Może w domu zasłabniesz. Może dzisiaj wieczorem. Skąd wiesz? Słuchajcie, święci to byli ludzie, którzy mieli wypisane hasło przed oczami w sercu. Memento mori. Pamiętaj o śmierci. W każdej chwili. Gdybyś wiedział, że dzisiaj umrzesz, popełniłbyś ten grzech? Zrobiłabyś to? Uczyniłbyś ten grzech, gdybyś wiedział, że dzisiaj umrzesz?
Bardzo łatwo nam grzeszyć, kiedy nie uświadamiamy sobie, że w każdej chwili możemy umrzeć i staniemy przed Bogiem, żeby zdać relację. Rozumiecie? Ćwiczenia wielkopostne są trudne. Są trudne, ponieważ trzeba bardzo poważnie spojrzeć na swoje życie. I będziemy przez te 3 dni starali się to robić. I zdaję sobie sprawę, kochani, że to nie będzie łatwe ani dla mnie, ani dla was. Bo będziemy podejmowali trudne tematy. I być może nie jeden z nas nie wytrzyma w tej ławce. I będzie chciał mnie dosłownie oczami zabić. I powiedzieć, zamknij się, przestań już mówić, bo nie mogę tego znieść. Ale ja nie jestem po to, żebyście mnie lubili, rozumiecie? Jestem po to, żeby walczyć o wasze dusze, po to przyjechałem tutaj. I to ja będę musiał zdać relację przed Bogiem, że nie głosiłem nawrócenia, nie głosiłem pokuty. Że głosiłem tak, żeby mnie wszyscy lubili i kochali. A nie mówiłem prawdy. Dlatego zdaję sobie sprawę, że wielu z was może już mnie nie polubić do końca życia po tych rekolekcjach. Ale jeśli ktoś z was naprawdę się nawróci na nich, to będzie dla mnie największe błogosławieństwo i największa nagroda. Zobaczcie, kochani, że kiedy mówimy o nawróceniu, kiedy Jezus głosi nawrócenie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to mówi praktycznie do ludzi religijnych. Wiecie, to jest dla mnie zawsze zdumiewające. On to mówi do ludzi religijnych, żeby się nawracali. Nie do niewierzących, do religijnych. Wiecie, byłem w Stanach Zjednoczonych ostatnio, i głosiłem tam na temat nawrócenia również. I mówiłem na temat Ewangelii, w której Jezus jest skonfrontowany z wydarzeniem zdumiewającym. Otóż jest nauczyciel ze swoimi apostołami i przybiegają do Niego wstrząśnięci Żydzi. I mówią tak, nauczycielu, czy wiesz, co się stało? Mówi, nie wiem. Mówi, nasi bracia przyszli do świątyni i składali ofiary Bogu i modlili się i śpiewali psalmy w kościele, w świątyni. I wtedy weszli żołnierze rzymscy i wyrżnęli wszystkich w świątyni. I ich krew zmieszała się z krwią ofiar, które składali Bogu. Szok. Wymordowani wszyscy w świątyni. Ich krew zmieszała się z krwią ofiar, które składali Bogu w czasie swojej liturgii, w czasie swojej modlitwy. Żydzi są zszokowani tym, co się stało. A Jezus? Słuchajcie, to jest szokujące. Jego reakcja. Popatrzył na nich i powiedział tak. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Czy myślicie, że ci, o których mówicie, byli większymi grzesznikami niż wy? Czy myślicie, że ci, na których zwaliła się wieża z Siloe i zabiła ich, byli większymi grzesznikami niż reszta Izraela, wierzącego, wybranego ludu Bożego? Otóż powiadam wam, nie. Ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Słuchajcie, mówiłem o tym kazanie i na drugi dzień doszło do masakry w kościele w jednym ze Stanów w Ameryce, gdzie jeden psychopata jakiś wpadł i zaczął strzelać w środku w czasie nabożeństwa. To był kościół, zbór protestancki. I zabił kilkadziesiąt osób. Niewinnych osób. Rozumiecie? Ojców, matek, dzieci.
kilkadziesiąt osób zostało zabitych w tej rzezi w kościele w czasie nabożeństwa. Słuchajcie, całe Stany grzmiały. Donald Trump, wszyscy inni, zszokowani wydarzeniem. Totalne współczucie dla ofiar. Totalne współczucie dla rodzin ofiar. Ludzie byli wstrząśnięci. Jak to mogło się stać? I sobie pomyślałem, gdyby zapytali Jezusa, jak On skomentowałby w takim TVN-ie czy w Polsacie to wydarzenie? A Jezus by popatrzył w okienko kamery i powiedział do wierzących, religijnych Amerykanów, chodzących do kościoła: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Wyobrażacie sobie? Wyobrażacie sobie hejty na Jezusa w tym momencie? Co? Co ty mówisz, człowieku? Boże, co ty mówisz? Ty jesteś miłością? Jesteś tak niewrażliwy? Nie widzisz łez tych dzieci? Nie widzisz łez tych rodziców? Nie widzisz łez rodzin, które straciły tam swoje rodziny? Jak możesz tak bezwzględnie, bezlitośnie, twardo zareagować na tą sytuację? Rozumiecie? Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I to zginiecie w języku hebrajskim oznacza śmierć wieczną, czyli wieczne potępienie na zawsze. Wiecie, Jezus mówi o tym, On zna serca. Jezus mówi o tym, że zewnętrzne, religijne praktyki, które robimy, jeśli nie kochamy Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, jeśli nie kochamy, nie przebaczamy wszystko z serca drugiemu człowiekowi, jeśli Bóg nie jest dla nas najważniejszy w życiu, to nic nam nie da chodzenie do kościółka, to nic nam nie da paciorkowanie rano i wieczorem, to nic nam nie da jedzenie mięska, znaczy rybki zamiast mięska w piątek, bo Bóg patrzy w nasze serca i widzi, że od poniedziałku do soboty żyjemy jak niewierzący. Tak samo kasa jest dla nas najważniejsza. Tak samo latami często nie przebaczamy naszym najbliższym. Tak samo latami w sercu mamy osąd, krytykę i potępianie dla wszystkich. Latami robimy malwersacje finansowe, oszukujemy, kłamiemy, jesteśmy podli. Upijamy się, niszczymy swoje rodziny alkoholizmem. Zdradzamy nasze żony, naszych mężów. Nie mamy czasu dla dzieci, bo praca jest najważniejsza. Rozwala nam się małżeństwo, bo kasa jest najważniejsza i nie mamy czasu dla siebie. Ale przyjdziemy w niedzielę, złożymy pobożnie rączki, no bo taki jest obowiązek religijny, żeby w niedzielę przyjść do kościółka i myślimy, że jest wszystko okej. Ale nie jest okej. Rozumiesz? Chcę ci powiedzieć coś bardzo trudnego. Że jeśli się naprawdę nie nawrócimy, to nic nam nie da chodzenie co niedzielę do kościoła. Wszyscy tak samo zginiemy na wieczne potępienie. Bo Bóg patrzy w serce, a nie w zewnętrzne religijne praktyki. Czy wiecie, kto podnosił Jezusowi najbardziej ciśnienie, jaką był tutaj na ziemi? Kapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie. Uważajcie, to byli faceci, którzy 5 razy dziennie się modlili. 2 razy w tygodniu pościli o chlebie i wodzie. Znali na pamięć Pismo Święte. Przestrzegali 613 przepisów prawa religijnego. Całe swoje życie poświęcili, aby głosić Boga innym ludziom. I kiedy ten Bóg pojawił się w ich życiu,
odrzucili go, znienawidzili i na samym końcu zabili. Wyobrażacie sobie taki dramat? Poświęcić całe swoje życie Bogu na głoszenie Boga innym ludziom, 5 razy dziennie się modlić, 2 razy w tygodniu pościć i nie znać Boga, któremu poświęciło się całe życie. Nie znać Boga, do którego 5 razy dziennie się modlisz, kiedy ten Bóg przychodzi do twojego życia, nie rozpoznajesz Go, odrzucasz i zabijasz? Wyobrażasz sobie większą pomyłkę w życiu? To jest szokujące, ale Jezusa zabili najbardziej religijni ludzie. Powiem wam szczerze, że ja drżę za każdym razem, kiedy uświadamiam sobie tą prawdę z Ewangelii. I pytam sam siebie, Dominik, 5 razy dziennie się modlisz. Naszą kapłańską modlitwą jest przede wszystkim brewiarz, liturgia godzin. 5 razy dziennie. Codziennie sprawujesz Eucharystię. Poświęciłeś swoje życie, aby głosić Boga innym ludziom. Ale czy Bóg, kiedy patrzy na twoje życie, Dominik, kiedy patrzy na twoje serce, może powiedzieć, tak, On jest we mnie zakochany. On kocha mnie z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy. On mnie zna, ja znam Jego. Jestem Jego najbliższym przyjacielem. Jestem Jego największą miłością. Czy może tak powiedzieć? Jestem przekonany, że wielokrotnie, kiedy patrzy na moje serce, to mówi nie. Rozumiecie? Modlitwa. Ludzie dzisiaj mówią, proszę księdza, ja nie mam czasu na modlitwę, mam tyle rzeczy na głowie, tyle obowiązków. Nie mów, nie mam czasu na modlitwę. Powiedz szczerze. Nie kocham Cię, Boże. Nie kocham Cię. Jesteś mi obojętny. Jesteś po prostu dodatkiem do mojego życia. Są rzeczy ważniejsze. Jak Pani ma na imię? Tak. Elżbieta. Gdyby na przykład dzisiaj zadzwonił papież Franciszek do Pani Elżbiety i powiedział, wbijam się dzisiaj na kolację. Jestem przelotem, lecę do Rosji, wyląduję w Wałbrzychu i wpadam do Pani Elżbiety na kolację. Czy Pani Elżbieta by powiedziała tak? Papieżu Franciszku, jest taka sprawa, wiesz, bo dzisiaj wieczorem jest bardzo fajny film, potem jest jeszcze drugi fajny film, potem jeszcze trzeba wiadomości zobaczyć. Nie za bardzo miałabym czas, ale w sumie na 5 minut po tym wszystkim wpadnie taką małą kawkę. By powiedziała Pani tak, czy nie? A gdyby na przykład... Jak Pan ma na imię? Tadeusz. Do Pana Tadeusza zadzwonił prezydent Duda i powiedział tak. Panie Tadeuszu, wpadam dzisiaj wieczorem do Pana na fajny taki czas. Kolacja, posiedzimy przy kolacji, porozmawiamy o ważnych sprawach państwowych, wszystkich rzeczach, które gdzieś tam nosimy w sercu. A bym powiedział, panie prezydencie, sorki, może nie dzisiaj, bo dzisiaj jest Liga Mistrzów. I dzisiaj sobie oglądam meczyk. Może jutro. Dałby radę jutro? Bo dzisiaj nie. Zrobiłby pan tak, czy nie? Słuchajcie, gdyby na przykład twój ukochany synek, nie? Jak masz na imię? Kuba? Wiktor. Wiktor. Wyobraź sobie, że Wiktor ma już 20 lat i lata po świecie, nie? I robi wielkie biznesy i tak dalej. Rzadko go widzisz. Ale przyjeżdża do Polski, mówi, mamo, mam 2 godziny, żeby się spotkać, bo lecę gdzieś dalej. A ty byś powiedziała, wiesz co, synku, nie widzieliśmy się długo, ale powiem ci szczerze, nie za bardzo, bo mam kosmetyczkę, potem jeszcze muszę zadzwonić do kumpeli, mamy fajne tematy do obgadania, więc pewnie będziemy 1,5 godziny gadać przez telefon. Może za następnym razem, jak będziesz leciał, to się spotkamy. Byś tak zrobiła, czy nie? Pewnie, że nie. Słuchajcie, zobaczcie, to są bardzo proste rzeczy, nie? Mamy czas i zrobimy wszystko, żeby tak poprzestawiać nasz program dnia,
i różnego rodzaju obowiązki, które mamy, żeby spotkać się z tym, kogo kochamy. Kto jest dla nas ważny. Rozumiecie? Jeśli ja mówię, że nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu dla Boga, to co ja mówię? Jesteś dla mnie nieważny. Nie kocham cię. Rozumiesz? Są proste rzeczy. Proste przełożenia. Podniecam się tym trochę, słuchajcie, bo widzę, z jakimi my żyjemy po prostu różnymi mitami, nie? I się nie nawrócimy, dopóki nie zmienimy sposobu myślenia. Nie nawrócimy się, dopóki nie staniemy w prawdzie. I powiemy, Jezu, mi się nie chce modlić po prostu. Mi się nie chce z Tobą spotykać na modlitwie. Kiedy patrzę na moją modlitwę, to jest jedna wielka farsa. Jakieś paciorki, które mówię, ale sercem i myślami jestem zupełnie gdzieś indziej. Przepraszam Cię za to. Nie chcę już tak dalej. Chcę spędzać z Tobą najpiękniejszy czas. Chcę walczyć o to, żebyś był dla mnie najważniejszy. Jeśli przez cały dzień nie miałem dla Ciebie czasu, to odpuszczę sobie ten film dzisiaj w telewizji. Wezmę różaniec i pójdę na spacer, żeby być z Tobą. Wezmę Pismo Święte i będę czytał Ewangelię, aby słuchać Twojego Słowa. Pójdę do pokoju, nawet na te 15-20 minut, żeby trwać w ciszy i rozkoszować się Twoją obecnością w moim sercu. Rozumiecie? Nie mamy czasu dla tych, którzy są dla nas nieważni, którzy są dla nas obojętni. Do nieba nikt nie pójdzie, dla kogo Bóg był obojętny, dla kogo Bóg był dodatkiem do życia, a nie kimś najważniejszym, największą miłością naszego życia. Rozumiecie? Możemy siedzieć w tym kościele co niedzielę, ale sercem i myślami być zupełnie gdzieś indziej, tylko nie przy nim. Jak on się czuje? Zobacz twoje modlitwy, nie? Jak długo byś wytrzymała, gdybyś na przykład kochała kogoś z całego serca i spotykasz się z nim co wieczór i on ci daje te kilka minut spotkania, w czasie którego i tak patrzysz na niego, a on w ogóle z tobą nie rozmawia. On myślami jest zupełnie gdzieś indziej. I czujesz, że on czyni po prostu obowiązek. No tak trzeba teraz, no i rozmawia z tobą, no. I przyszedł i patrzy na ciebie, ale zupełnie jest obok ciebie. Jak byś się czuła? Po ilu dniach byś powiedziała, wiesz co, nie spotykajmy się, bo to jest po prostu farsa. Nie chcesz ze mną rozmawiać. Nie podoba ci się, to nie jest fajnie, to nie róbmy farsy. Po prostu nie spotykajmy się, bo to bez sensu. A on jest tak wrażliwy, jest nieskończenie wrażliwy. Więc jak on się czuje na naszych modlitwach? Jak? Rozumiecie? I można żyć całe życie w takim przeświadczeniu, że jestem dobrym chrześcijaninem, bo odmawiam pacierz rano i wieczorem, obowiązek odfajkowany. Jestem w niedzielę na mszy świętej, obowiązek odfajkowany. Zjadłem rybkę w piątek, a nie mięsko, odfajkowane. I można żyć całe życie w takiej iluzji, że jestem dobrym chrześcijaninem. A on patrzy w twoje serce i płacze.